spotykamy się na kolejnej konferencji poświęconej energetyce wiatrowej na morzu w Słupsku i myślę, że mimo tego, że są różne głosy, zrobiliśmy kolejny krok do przodu, a temat, ta sprawa jest bardzo trudna, bo przecież to jest całkowicie nowa, można powiedzieć, innowacyjna inwestycja, czyli nowy projekt, trudny, bardzo kosztowny, bo jak mówią potencjalni inwestorzy, inwestycja rzędu kilkunastu miliardów złotych. A więc ona niewątpliwie wymaga bardzo, bardzo dokładnego, takiego głębokiego przeanalizowania i wszystkiego sprawdzenia. Morska energetyka wiatrowa jest ogromną szansą dla polskiej energetyki, dla polskich obszarów morskich, dla polskiego przemysłu morskiego. Niestety wiedza i świadomość o tym, jakie mogą być korzyści gospodarcze, korzyści systemowe, jeszcze jest zbyt mała. Stąd organizacja tego typu imprez, gdzie staramy się wspólnie w gronie ekspertów, przedstawicieli branży i władz rozmawiać na ten temat, tak żeby wzajemnie sobie uświadomić te korzyści i podjąć działania, które zmierzą do ich wykorzystania. Konferencja offshore jest bardzo ciekawym miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami, pomiędzy naukowcami, a przede wszystkim jest możliwością wskazania, że jest to przyszłość potencjału rozwojowego naszego kraju, jest to przyszłość polskiego przemysłu, szczególnie właśnie w regionach nadmorskich. I think the offshore conference here is a prerequisite, so a necessity to start up an industry. There's a lot of good knowledge transfer. There's a really close environment on these companies that want to do offshore wind in Poland. And we see that there are companies willing to invest and risk. There is capital available, and once we have a legal framework that will support offshore wind energy, then we will see a lot of interest from international investors. To, co wzbudza największy niepokój w branży morskiej energetyki wiatrowej, to jest pewnego rodzaju niedopasowanie procedowanej w tej chwili w Sejmie ustawy o odnawialnych źródłach energii do realiów, w jakich funkcjonuje morska energetyka wiatrowa. Mamy wrażenie, że nieco drepczemy w miejscu i wciąż potrzebne są ustawy, które pomogą wszystkim przedsiębiorcom, inwestorom ruszyć w końcu z tymi projektami. Już to było powiedziane wielokrotnie podczas tej konferencji, że wszyscy w Europie Zachodniej zastanawiają się jak, a my wciąż zastanawiamy się czy. Więc pora się obudzić, pociąg już prawie odjechał, więc jeszcze jest czas, żeby do niego wsiąść i rozpocząć projekty morskich farm wiatrowych. Naszym zdaniem przy różnych ograniczeniach, które w tej chwili obserwujemy i środowiskowych i wykorzystania morza przez innych interesariuszy, nie sądzę, żeby wszystkie farmy miały szansę powstać, ale na pewno wiele pierwszych powstanie, a one już dają tysiące megawatów energii.